Chciałem Państwa powitać na dzisiejszym naszym spotkaniu poświęconym otwarciu miejsca szczególnego. Miejsca, które w wyjątkowy sposób zapisuje się w historii Podlasia, całego Podlasia, a powiatu sługulskiego szczególnie. Jest to dom samotnych matek, dom, w którym po prostu będzie skupiał ludzi, którzy potrzebują wsparcia, naszego wsparcia i naszej wrażliwości, i naszego dobrego serca. Projekt 2,5 miliona złotych, wartość tego zadania. Przedsiębiorstwo powiatowe, spółka ZO, wykonawca. Pompy ciepła, fotowoltaika. Ten obiekt, ta część jest indyferentna kompletnie, jeżeli chodzi o samo zaspokajająca się, jeżeli chodzi o ogrzewanie. To jest naprawdę bardzo ważne. Jest bardzo to istotne z uwagi na koszty funkcjonowania tego typu obiektów. A więc pompy ciepła, gruntowe pompy ciepła, rekuperacja, odzyskiwanie ciepła plus fotowoltaika. To jest ta wartość, która była najważniejsza, bo koszty funkcjonowania tego typu obiektów muszą, bieżące koszty muszą być jak najniższe. I to sobie postawiliśmy jako cel pierwszy. I to zostało zrealizowane. Drugi cel to wygoda, komfort, ale też funkcjonalność tego całego budynku. Stworzyliśmy windę po to, żeby bez problemu mogły osoby, które będą tego potrzebowały, dostać się na trzecie piętro. Też osoby niepełnosprawne, też osoby z jakimiś ułomnościami i tak dalej, potrzebujące po prostu transportu windą. Stworzyliśmy oczywiście dogodne tutaj warunki do funkcjonowania dla każdego, od osób niepełnosprawnych do pełnosprawnych. Proszę zwrócić uwagę, bo to będzie zapewne widać. Każdy pokój posiada samodzielną łazienkę. Znakomicie dostosowano do wymogów osób niepełnosprawnych, to jest po pierwsze. Po drugie, każdy pokój jest na tyle funkcjonalny, że bez problemu matki z dziećmi będą mogły tam po prostu mieszkać. Ta część mieszkalna obejmuje 26 osób i na tyle osób jesteśmy gotowi do tego, żeby tyle osób tutaj już od ręki przyjąć. Jest każdy pokój oczywiście jest samodzielny, a część pokoi posiada również aneksy kuchenne. Po to, żeby jeżeli będzie taka potrzeba, żeby przygotowywać oczywiście posiłki w sposób samodzielny, ale tutaj, gdzie jesteśmy, również jest kuchnia. Kuchnia bardzo dobrze wyposażona we wszystkie niezbędne elementy do tego, żeby przygotowywać posiłki. Jest pokój dzienny, pokój zabaw, który będzie wspólny. Są wspólne elementy, takie jak właśnie cały korytarz, cała taka otoczka gospodarczo-administracyjna. I to też jest bardzo, bardzo ważne. Naszym celem, jak Państwo widzicie, była zagospodarowanie całego obiektu. Stworzenie przede wszystkim obiektu, który będzie służył społeczeństwu, a i najzwyczajniej w świecie będzie w całości wykorzystywany. To też było bardzo, bardzo istotne. To też były cele, które sobie stawialiśmy. Tak? Ta inicjatywa Domu Samotnej Matki jest czymś wyjątkowym. Tak jak Pan Starosta wspomniał, to jest dopiero drugi tego typu obiekt na terenie naszego województwa, a powiązane jest to z całościowym programem ochrony życia i wsparcia rodzin, które decydują się na posiadanie dzieci. Czasami jest to także trudna sytuacja rodzinna. Te młode matki czasami także wymagają opieki ze strony państwa, ze strony władz publicznych i tego typu instytucja jak ta, w której dzisiaj się znajdujemy, temu będzie mogła służyć i to, mam nadzieję, zachęci niektóre przynajmniej młode matki do tego, aby posiadać dzieci, a nie jakimiś sposobami dokonywać aborcji. Aborcja to z naszego punktu widzenia zło, to zabijanie dzieci. Dużo lepszym rozwiązaniem jest posiadanie dzieci, ich wychowywanie i trzeba pomóc rodzinom także w tym w trudniejszej sytuacji. Temu służył właśnie program Za życiem. To, co dzisiaj zobaczyłam, no po prostu to jest cudo. Także, no i zas. Pan starosta przyjechał do mnie z propozycją, że może by zrobił spółdzielnię socjalną. No ale
starałam się jednak, żeby pan starosta pomyślał o Zazie. Pomalutku, pomalutku został zrealizowany pomysł. Także też gratuluję. Powiem szczerze, że ten ZAZ to jest moje oczko w głowie, bo naprawdę jest wspaniały. Tak jak pan podkreślił tutaj, małżeństwo państwa Sulików, no są niesamowici. Byłam tu już kilka razy, rozmawiałam z tymi pracownikami, są szczęśliwi. Teraz zostały przyjęte znowu dwie osoby i no po prostu to jest coś niesamowitego. Cieszę się, że właśnie te osoby mogą dalej się rozwijać i one widzą sens. Dobry Boże, pobłogosław ten budynek i znajdujące się w nim pokoje i mieszkania. Sprawiać, by ci, którzy będą z nich korzystać, cieszyli się Twoją opieką i błogosławieństwem. Niech ich serca doznają ukojenia, a sytuacja życiowa ulegnie poprawie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.